Michał, proszę cię, żebyś powiedział historię werbla, bo wiesz, no, z tego wynika, że wasze losy muzyczne, artystyczne, one się jakoś w jakiś fajny sposób nakładają na siebie, nawet nie wiedząc o tym, że ten werbel należał kiedyś do stopy. Powiedz, jak to dokładnie było. A z drugiej strony chciałem powiedzieć od razu przed tym pytaniem i przed twoją odpowiedzią, że bardzo mi się to podoba, bo oznacza to tylko tyle, że jakaś jednak telepatia w tym świecie artystycznym istnieje, że jakieś dobre duchy nad wami krążą. Więc jaka jest historia werbla? Historia jest delikatnie mówiąc magiczna, bo chodzi o to, że jestem posiadaczem werbla. Właściwie użytkuję werbel, który kupiła kiedyś moja znajoma od człowieka, który kupił ten werbel z bębnami po niejakim szczocie, bębniarzu kultu. I mam ten werbel od jakichś 5-6 lat. Jest to bardzo specyficzny instrument. Jest to klasyczny werbel firmy Ludwig, jeden z najczęściej nagrywanych werbli na świecie w ogóle. No, Dokładnie dość ten. powiedzieć, że Charlie Watts z The Rolling Stones używa tego zestawu zawsze. A dokładnie tego werbla jest on mega legendarny, dlatego że dokładnie ten sam werbel w takich parametrach używał m.in. John Bonham z Zeppelinów, którego wszyscy bębniarze wiadomo uwielbiają. W każdym razie miałem ten werbel i pochodzę z Torunia. Mam salkę z moim braciakiem z Kobranocką. I kiedy pewnego razu przyszedł do salki Wysol, perkusista Kobranocki, którego pozdrawiam serdecznie. I on widział u mnie ten werbel już jakiś czas wcześniej, a jeszcze jakiś czas temu te werble były dosyć rzadkością w Polsce, szczególnie z połowy lat 70. I mówi: słuchaj, a skąd ty masz ten werbel? Ja mówię: stąd i stąd, że właśnie on należał kiedyś do tego szczoty i tak dalej. No to historia wyglądała tak, i on mi to opowiedział mniej więcej, że on jeszcze jak mieszkał kiedyś w Warszawie, zadzwonił do niego ten szczota, świętej pamięci, powiedział, że są super bębny do kupienia, Ludwig. Całe bębny, cały zestaw. I żeby on do niego przyjechał do stodoły czy gdzieś i żeby zobaczył te bębny. Wysol przyjechał zobaczyć te bębny, ale okazało się, że ubiegł go stopa, który był dosłownie chwilę wcześniej przed nim tam, zobaczył te bębny i stwierdził, że są mega i on je kupuje od razu. Ale ten szczota, tak mu spodobał się sam werbel, że powiedział: dobra, sprzedaję ci bębny, ale zostawiam werbel dla siebie. Wysol pozostał z pustymi rękami, później opowiedział mi historię. Szczota zmarł, zostawił sobie ten werbel z innymi bębnami. Te bębny z tym werblem kupiła moja znajoma, która kupiła sobie później następne Już graty. straciłem już po Tak, prostu a mi wątek. zostawiła werbel, którego ja po To jest prostu teraz te używam same do ksywy, dzisiaj. powtórz. No ale wiesz, no ale kontynuacja jakaś jest, tak? No kontynuacja jest, generalnie jest to werbel, który należał do kompletu bębnów, które nie wiem od ilu lat używał No to stopa, jest. które pochodzą z połowy lat 70., więc tak naprawdę stanowi to razem całość po prostu. Jakby najważniejszych dla brzmienia zespołu w ogóle ten werbel. Mateusz, czy wy sobie jakoś dzielicie historię WW na tą historię z Andrzejem Ryszką i Znaczy, Jankiem Pospieszalskim, no wiadomo, że to czy jest nie? okres, absolutnie tak, znaczy z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo właściwie zespół WW to jest, jak same inicjały wskazują, Wojtek Waglewski. Natomiast Wojtek założył ten zespół i przez ten zespół przewinęło się mnóstwo ludzi. Szczególnie najwięcej ludzi się przewinęło przez ten zespół przed moim przyjściem, a właściwie charakter i kształt zespołu zaczął pracować wtedy, kiedy ja przyszedłem. Nie da się No, odmówić. i to znaczy, co ciekawe, no bo pierwsza płyta była nagrana z zupełnie jeszcze innym składem. W innym składzie. Ja przyszedłem do zespołu w momencie, kiedy już był ten zestaw o tyle ustabilizowany, że na basie już grał Janek, który przyszedł do zespołu jako menadżer w ogóle. No właśnie, jaka jest historia Janka, który miał menadżerować WW? Bo to Wojtek zaraz opowie, bo on będzie to, znaczy opowie to precyzyjnie. Ja wiem, że miał pracować jako menadżer, a okazało się, że przy okazji gra na basie, no, a potrzebny był basista. No i tak zostało. No to mówi: menadżera znajdziemy, to ty grasz na basie. Ja mniej więcej tak znam taką historię. Wtedy, jak ja przyszedłem, był jeszcze Marek Czapelski na bębnach, który zagrał z nami chyba tylko dwa koncerty w tym zestawie, ale z nami. Ja jeszcze nie byłem pełnoprawnym członkiem zespołu. Nie wiem, może będzie tak z Michałem. Jak każdy koncert, który grałem, nie wiem, tych koncertów było 5 czy 6, albo i 10, albo 15, trwało to pół roku. Grałem w zespole gościnnie.
i byłem taką perełką, która była zapowiadana specjalnie. Wojtek mówi, no a teraz poproszę na scenę Mateusza Podżalskiego, który zagra z nami gościnnie tutaj, tak, gościnnie, gościnnie. To za każdym razem było powtarzane. No i po tym, nie czy to pół roku, czy pięć, czy sześć koncertów, to już nieważne, po jakimś tam okresie okazało się, że jest całkiem nieźle i Wojtek mówi, no to już może byśmy coś już tak, może już byś stał od początku na tej scenie. No, jak będę stał od początku, to znaczy, że już jestem pełnoprawnym członkiem zespołu. No i tak się działo. Ja pamiętam, że graliśmy w ogóle z WW, jaki to był okres w ogóle. Wiadomo, że to był okres polityczny inny. I wszystkie zespoły też o tym opowiadały. I Wojtek też o tym opowiadał, jako główny opowiadacz zespołu WW. Była taka sytuacja, że graliśmy koncert w Rivierze, który został zresztą zarejestrowany, który zapowiadał chyba jeszcze wtedy Jurek Owsiak. Byłem na nim. I ten koncert, znaczy był taki, a inny repertuar, o którym już wcześniej mówiłem. Przyszedł do garderoby Jacek... Boże. Nie inaczej się nazywa. Inaczej. Nie wiem, jaki jest. Cicho. Może, zaraz sobie przypomnę. Przyszedł kolega do zespołu, do garderoby i mówi, znaczy tam, no jak było, on tak stanął, taki poważny, Dołki. Klejfu. O, Jacek Klejf. Taka nieznana postać. Dołki. Nieznana postać. Bo... Jacek Klejf i to była recenzja właśnie naszego grania. I to jest właśnie ten okres, w którym graliśmy, no to można nazwać trochę dosyć posępny, dużo, ja pamiętam, że miałem tam dużo takich swobodnych improwizacji, ale rozgrywanych tak dosyć mantrowo, to znaczy na jednej nucie, bardzo spokojnie, zresztą do dzisiaj realizujemy podobny sposób rozgrywania i improwizacji i tak dalej. Tyle, że może gram więcej nut, jest to może bardziej rockowe nawet niż w tamtym czasie. To już było i ta płyta była zarejestrowana już z Andrzejem Ryszką na bębnach, który grał w zespole chyba przez 5 lat czy 4, tego już nie pamiętam. Kiedy Andrzej Ryszka zdecydował się na wyjazd w poszukiwaniu lepszego życia, zaczęliśmy się zastanawiać, kto ewentualnie mógłby być wejść na miejsce Andrzeja i okazuje się, że jedynym człowiekiem, który, jak to Wojtek mówi, ma takie walnięcie jak Andrzej Ryszka w werbel, był Stopa. Stopa. Zresztą ja go znalazłem przy okazji koncertu Letnia Zadyma w środku zimy, którą robił w Stadole Owsiak. Ja tam popełniałem coś na kształt produkcji. Przesłuchałem sobie wszystkich perkusistów i to po prostu był Ryszka, Stopka i potem nie było nikogo. I Stopek grał potem z nami jeszcze jakiś zestaw. 89 tak. Rok. A powiedz o tej roli Janka jako menadżera WW. Słuchaj, basista, to umówmy się, bas to nie jest instrument. Ja brałem basistów z powodów koniunkturalnych. Jeśli mi zagwarantuje, że będziemy mieli pierwsze miejsce na liście przebojów, to grasz na basie w tym zespole. No Janek grał, ponieważ spełniał funkcję menadżera. No. Karima wybrała mojego żona, na bas wybrała moja żona, ponieważ doszła do wniosku, że jest ładny. Wtedy taki był naprawdę. Z tych, których wybierałem, ja myślała, że będę menadżerem, ale... Nie, wtedy był przystojny. Ale to jak to było z saksofonem, skoro saksofonu nie cierpi? Nie, saksofon to jest to inna sprawa. No z Matełkiem to można sobie pograć przynajmniej, no. Z basem przez tego nie słychać. Janek był, bo rzeczywiście ja nie wiedziałem, że przeoczyłem ten drobny fakt. Moim menadżerem początkowo, znaczy zespołu WW, był Milo Curtis. I może już nie kontynuujmy tego wątku. I poznaliśmy zespół Łobudu podczas festiwalu w Jarocinie, się zakolegowaliśmy. To były dwa takie zespoły wtedy, WW i Łobudu, że podczas festiwalu w Jarocinie wszyscy milczeli po koncercie. W garderobie stwierdziliście, że warto rozmawiać. Poznałem się Janka. Działo się coś takiego, że w ogóle ludzie nie wiedzieli do końca, o co chodzi. Myśmy z WW latał Milo z jakimiś blachami, z Biatia Due, jakaś to... Było to dosyć chyba awangardowe patrzenie. W każdym razie zaprzyjaźniliśmy się z tymi zespołami. Janek był menadżerem Łobudu wtedy. Ja sobie pomyślałem, że im lepiej idzie, a grają gorzej od nas, więc trzeba by się... O, nieprawda. No bo było was więcej, no może głośniej. No tak, wtedy może troszkę lepiej grali, bo tak, rzeczywiście. Bo wtedy Ryszka był w Łobudu. A wtedy Ryszka no to był tak, w to ja wtedy wyciągnąłem połowę Łobudu do siebie. Rzeczywiście, bo Janka wyciągnąłem najpierw, Janka, potem Ryszkę. Ryszkę i mnie. I ciebie. Znaczy najpierw mnie, Janka, mnie i Ryszka. No i to okazało się i mówi, no że... Janek, wiesz, Janek powiedział, że on menadżerem... Najpierw się zastanowił, a potem powiedział, że menadżerem nie chce.
Ale nie wiem, czy to ty mi poradziłeś, żeby mu przypomnieć, że grał na basie, czy coś? Nie, ja nie no, wiedział, Janek grał na basie w momencie, kiedy jeszcze ja nie grałem, bo to była wasza sprawa. A nasza, czyli to nie ty. Wy musieliście dojść do tego, że... Dotarło do mnie, że on grał na basie. Grał Janek, grasz na basie, no to znaczy, to graj. Umie, no to graj, no. Jak on się dowiedział, że będzie mógł sobie pograć na basie, no to wiesz, to zawsze jest fajna okazja, żeby się pojawić na scenie. I od razu się zgodził oczywiście. Bo ja nie widziałem, rzeczywiście grał na basie w jakichś zespołach tam popularnych. Słuchaj Wojtek, ale to jest niezwykłe, dlatego że kiedyś, jak rozmawialiśmy w wywiadzie radiowym, powiedziałeś, że teraz przez najbliższe lata to zespół WW będzie zespołem bardzo rockowym, bo tak chce, bo już dosyć tych eksperymentów i tak dalej, i tak dalej. Stopce takie wsparcie, bo to ten po szkole jakiejś jazzowej, ten mi znowu przed po Katowicach, w ogóle porażka totalna. No. Teraz będę musiał rządzić. Jedynym rockowym instrumentalistą to zostałem ja. Tak, dokładnie. Czy to jest kwestia tego, że przez naprawdę długi okres czasu pojawiały się jakieś takie elementy na płytach WW w waszej muzyce, które były zaskakujące i bardzo oryginalne, na przykład Łobi Jabi, czy współpraca z Mamadą. Bardzo rockowy numer. Czy inne kawałki, które świadczyły o tym, że wy cały czas jednak szukacie siebie. Teraz jest prościej, teraz ma być prościej, WW ma być zespołem bardzo rockowym, wręcz brudnym nawet? Brudnym w sensie? Brzmienia. Przepraszam, nie zrozumiałem. Słuchaj, znaczy, są dwie historie związane z tą dziedziną twórczości, która się zajmuje. To przede wszystkim nie wolno spekulować. No, no, umówmy się, że rola intelektu w sztuce momentami jest zbyt upierdliwa i trzeba to zresetować, bo po prostu sztuka jest formą komunikowania się. Mój kolega Wojtek Karola, który zdaje się dwa dni temu skończył lat 70 tutaj bodajże, uważa, że człowiek inteligentny nie może być wybitnym artystą i dowody z jazzu jakby to potwierdzają, na przykład Coltrane czy Miles. Ale nieważne, w każdym razie tu nie można spekulować. My jesteśmy zespołem, który zupełnie obiektywnie mówiąc, jest zespołem najlepszym na świecie. No to już wiemy z wywiadu, słynnego wywiadu. To jest obiektywne, ponieważ radiowego. Pokaż mi taki zespół, który składałby się z tylu osobowości. Każda z tych osób miała swoją i ma swoją, na przypadku Stopki miała swoją własną drogę rozwoju. Prywatną i my spotykaliśmy się na scenie po to, żeby się uzupełniać tym doświadczeniami. Te doświadczenia czasami ewoluowały w stronę dużych form, grania z orkiestrami, w stronę grania muzyki trasowej, w stronę grania jazzu, punk jazzu. Folku. Folku, tak. Folku, może to słowo mniej mi się podoba, bardziej źródłowo, sięgania do źródeł w muzyce. A nie ukrywam, że ja sam, który 3 lata temu oznajmiłem triumfalnie koniec rocka, 2 lata temu doszedłem do wniosku, że nastąpiła reinkarnacja tego gatunku muzyki. I sobie myślałem, że myśmy już w zasadzie wszystkie formy opanowali podczas występowania tego zespołu, natomiast cały czas grupa fanów, w przypadku zespołu WW Grupka, fanów dzieli się na wielbicieli twórczości studyjnej i wielbicieli twórczości koncertowej. I te dwie grupy dość rzadko do siebie przystają. Dopiero od 2, a w zasadzie od ostatniej płyty te grupy gdzieś się połączyły, ponieważ ona była nagrana prawie na setkę, a następną chce nagrać na setkę i chce, obojętnie, być może za pół roku przyjdzie nam do głowy zagrać Love Supreme z polskim tekstem. No, to było... W reggae. W reggae. To pięknie. Ale najważniejsze jest to, że w tej chwili, i myślę, że tak już na długo pozostanie, że tą część eksperymentalną mamy za sobą, a w tej chwili mamy taki od pewnego już czasu moment, w którym się fantastycznie wypowiadamy na scenie i chcielibyśmy to sobie rejestrować w studiu. 3 pytania jeszcze mam do was. Dlaczego? Uważam, że to jest w ogóle bardzo nieprofesjonalny element waszej działalności. Tak nie może być i w miarę możliwości proszę to zmienić natychmiast. Jak to jest możliwe, żeby taki zespół właściwie nie wynajmował, nie miał na własność swojej, albo nie wynajmował, albo nie miał na własność swojej sali prób? No i lepszy, bo muszą nam płacić za to, żeby grać. Po co takiemu zespołowi próby? Po co takie próby? Już raz wyraźnie powiedziałem, to jest najlepszy zespół na świecie. W związku z tym, między innymi jednym z elementów to jest to, że nie próbuje, oczywiście. Znaczy sytuacja jest taka, że dokładnie, że człowiek pracuje w domu i to co umie, to już umie. I w związku z tym trzeba wyjść na scenę i pokazać, co się potrafi. Prób nie robimy, bo nam za to nie płacą, w związku z tym, a mało tego trzeba płacić za salę prób, w związku z tym nie opłaca nam się.